Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy takiego live, takie, takie spotkanie, w sumie webinar, ale zorganizowany w formie live'a, specjalnie po to, żeby Państwo mogli zadawać pytania. Dzisiaj tematem dzisiejszej dyskusji jest taki finaks praktyczny dla początkujących, ale zanim o tym finaksie, to będę starał się Państwa przekonywać troszeczkę do pasywnego oszczędzania. Gorąco zachęcam do zadawania pytań. Ja Nie wiem, czy ja będę, mógł, będę w stanie na nie odpowiadać tak na bieżąco podczas, pod, podczas prezentacji. Natomiast, oczywiście, jeżeli po zakończeniu będą jakieś pytania, to ja tutaj będę skrolował czat i. Po zakończeniu oczywiście będę, mógł, będę na te pytania odpowiadał. Tutaj zachęcam do zadawania tych pytań na YouTube. tam będzie, tam one będą najbardziej, tam no, naj, najwygodniej, jest to, najwygodniej jest to zrobić. Dobrze. Drodzy, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, zaczynamy. Plan na dzisiaj jakie mamy po pierwsze tutaj taką będzie w punkcie pierwszym będę chciał małą tutaj powiedzieć dlaczego się w ogóle to spotykamy skąd się wzięła moja taka prywatna motywacja żeby taki, takiego live'a, taki webinar dzisiaj, dzisiaj nagrać później kilka słów o tym jak zacząć oszczędzać tak po prostu tak tak krok po kroku co to wziąć zabrać się ktoś podejmuje w głowie te decyzje dobra chcę oszczędzać to od czego trzeba zacząć jakie proste kroki wykonać potem w punkcie trzecim odpowiem na pytanie Dlaczego coraz częściej w różnych rozmowach, jak ktoś mnie pyta, dlaczego trzeba zacząć, jak zacząć oszczędzać, od czego tu się w ogóle zabrać, to odpowiem na pytanie, dlaczego coraz częściej polecam Finax? Potem zalogujemy się, przełączymy się na taki ekran, ja udostępnię swój ekran, klikniemy w prawdziwy rachunek w Finaxie i tam pokażę wszystko krok po kroku. Spróbujemy założyć na wizji, mam nadzieję, że to się uda, jakieś jeden, jedno konto w Finaxie, co mam z odpowiedzią na pytania, plus przyjrzymy się temu. O co nas ten finax pyta tam po drodze, a na samym końcu jeszcze dwa słowa powiem, czy finax jest tani, czy, czy nie jest tani, a jak zrobić, żeby on, żeby on był trochę, trochę, trochę tańszy. Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy. Pierwsze pytanie jakby jest takie, jakby na dzisiaj. Co mnie skłoniło osobiście do tego, żeby żeby tutaj właśnie taki materiał nagrać. Ja potrzebuję czegoś, żeby móc później odesłać różnego rodzaju znajomych, którzy zadają mi takie pytania. I to są znajomi spoza takiej mojej, finansowej, finansowej banki. a ja bardzo często tutaj pracując w stowarzyszeniu inwestorów indywidualnych, otaczam się ludźmi, którzy generalnie wszystko o inwestowaniu wiedzą. Wszystko wiedzą, wszystko wiedzą o oszczędzaniu. Tymczasem okazuje się. Że bardzo dużo osób no, nie wie bardzo wielu podstawowych rzeczy i są mi zadawane różnego rodzaju pytania w jakichś prywatnych rozmowach, którzy gdzieś tam nie łapią za ramię. Mówię tak, Michał, ty coś tam się, to z tą giełdą jesteś związany, to weź mi odpowiedź na parę pytań. I te pytania są mniej więcej, mniej więcej takie. Yy, Chciałbym zainwestować na giełdzie, co teraz? Tak? no to, to to jest takie bardzo częste pytanie, bo to właśnie coś tam na tej, z tą giełdą masz wspólnego, to weźmy odpowiedź, co, co ja mam teraz robić. Przynajmniej to może przerzucę na taki o, taki widok, żeby trochę było więcej widać. Inne fajne pytanie. W co teraz warto inwestować? Ja nie ukrywam, że jak dostaję takie pytanie, w co teraz warto inwestować, to jestem bardzo sceptyczny, żeby udzielać bardzo konkretnych odpowiedzi, no, ponieważ jak to są moi znajomi, to ja bardzo bym chciał jeszcze później tych znajomych mieć. A nie ma nic gorszego, niż polecić komuś kup konkretnie coś po to, żeby później denerwować się, czy to coś, co ja miałem akurat na myśli, to wzrosło, spadło. Tak, i później się musi, musi tłumaczyć przed ewentualnymi znajomymi, że nie wiem, poleciłem ci, żeby kupić coś, a to coś akurat nie wzrosło. Tak, no to oczywiście jest, jest, jest ten duży problem. Z tym się wiąże konkretne pytanie. Takich pytań mnóstwo dostawałem, no w szczególności w marcu, kwietniu poprzedniego roku, że słyszałem, że jakieś akcje czegoś tam bardzo, bardzo spadły. Nie ja mam, żebym to kupił, i co o tym sądzisz? Nie mam pojęcia. To się wiąże z tym samym, co powiedziałem w punkcie w punkcie drugim. Jestem bardzo daleki od tego, żeby różne, żeby znajomym polecać bardzo konkretne tam jakieś dawać wskazówki inwestycyjne jestem od tego daleki to to jest naprawdę to nie jest dobry pomysł tak to tak samo jak rodzinie nie wolno polecać żeby kup coś tam no bo później będą mieli do ciebie pretensje na rodzinnym spotkaniu u cioci żeby a przecież powiedziałeś mi że trzeba było kupić coś tam ja to kupiłem no akurat nie wzrosło więc jestem od tego bardzo daleki wolę dawać tutaj takie ogólne wskazówki że weź ogarnij się troszeczkę Troszeczkę się poucz, troszeczkę nabądź tej wiedzy i samemu sobie krok po kroku spróbuj, spróbuj z tym inwestowaniem. Tak? Dobra, kolejne pytanie, jakie dostaję, to nie oszczędzam na emeryturę, a słyszałem, że trzeba. Jak się do tego zabrać? Tak, z tym się zwiążą różne pytania, czy warto zapisać się do PPK, czy nie warto, i tak dalej, ale generalnie jakaś ta świadomość, że trzeba oszczędzać na emeryturę, no to oczywiście rośnie i takich pytań sporo dostaję. Co teraz? Tak, chciałbym się zabrać za to inwestowanie i zaoszczędzanie na, za na emeryturę. już. To jest, to jest ogólniejsze, yy, ogólniejsze sformułowanie. I co ja mam teraz zrobić? Tak, więc takie pytania dostaję. Kolejne pytanie jest takie od osób, które już coś wiedzą. Tych trochę bardziej zaawansowanych, tak? Którzy zadają mi takie pytania, że podobno trzeba inwestować, przynajmniej część swoich oszczędności za granicą. I po pierwsze, dlaczego to trzeba robić? To są takie pytania, a potem, jak się do tego zabrać? Co tu w ogóle zrobić? Gdzie, co? Gdzie? Tak? Co kliknąć w internecie, żeby się żeby, żeby, żeby móc, no nie wiem, jakkolwiek inwestować za granicą. No i os osób też tych bardziej zaawansowanych, którzy wiedzą, że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych współpracuje z Finansem, że mamy z nimi jakiegoś deala, o takie, to takie tak, dokładnie tak są sformułowane te pytania, o co chodzi z tym Finansem i czy co mają z tego członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czy mają jakąś zniżkę, więc to jest seria pytań, które tak, ja na różnego rodzaju takich prywatnych sytuacjach, jak słyszę te wszystkie pytania właśnie, chciałem zainwestować, a jak to zrobić, jak się do tego zabrać, a czy w ogóle trzeba, a czy jak oszczędzać na emeryturę, ja zawsze... Taki wykład urządzam, tak? Nie wiem, przy kawie, przy lodach, i typowe, jakbym nie, o tym nie opowiadał, jakbym w którym kierunku bym nie skręcał, to i tak nas gdzieś w pewnym momencie w tym wątku, w całej w dyskusji, pojawia się to, że trzeba założyć rachunek I ike lub igzę. To ja w pewnym momencie jest ike, igzę, tak, trzeba założyć najlepiej w formie rachunku w domu maklerskim tak? I po czym? Starannie pilnować tego, żeby no, chociaż trochę starać się te limity wpłat, te limity wpłat y, wypełniać. Oczywiście kwoty tak jednoroczne, już mówimy o inwestycjach w kontekście emerytalnym, to kwota typu 15 777 zł, a x 6310 zł, no, w jednym roku może nie robić wrażenia, bo cóż to za oszczędności na emeryturę, ale jak sobie to sumujemy, że oszczędzalibyśmy tak 10 lat, 20 albo więcej lat, no to te kwoty się już zbiorą y, całkiem konkretne. To to jest jakby pierwsze. Więc namawiam. Punkt pierwszy, namawiam do otwierania rachunków lub pikze. Punkt drugi odwodzę od aktywnej spekulacji. Te osoby, które wiedzą, że ja coś tam mam z tą giełdą wspólnego, to pytają mnie, co to dzisiaj kupić, żeby za miesiąc sprzedać. To są bardzo częste pytania. A ja od tego odwodzę, Mówię, że chcesz się tym zajmować, to ta własna odpowiedzialność bądź świadomy, świadomy ryzyka. I że w, zadaję pytanie, w czym jesteś dobry. I najczęściej te osoby są dobre w tym, czym zajmują się na co dzień, jakie zawody na co dzień wyko wy wykonują. Nie wiem, że ktoś pracuje w banku, a ktoś pracuje, nie wiem, jest jakimś, jakimś inżynierem, tak? Albo ktoś pracuje w ogóle w jakiejś branży, no nie wiem, jest rolnikiem na przykład, prawda? No tak, to prawdopodobnie jesteś w tym dobry, skoro to robisz i to ci przynosi pieniądze i tak dalej. To skoncentruj się właśnie na tym, że unikaj. Takiego, że kupię dzisiaj, chciałbym za miesiąc sprzedać, potem znowu coś spadnie, to kupię, a za dwa tygodnie sprzedam i tak dalej, tak dalej. To jest spekulacja. Tu podzielę się z Państwem taką uwagą, że no, tak zajmujesz tą giełdą tak już 20 lat, tak 20 parę lat i ja znam dosłownie kilka osób, tak policzę to na palcach jednej ręki, które wiem, Wiem o nich, że na pewno, że regularnie utrzymują się ze spekulacji na giełdzie, że kupują, sprzedają, kupują, sprzedają i zrobili z tego zawód, zrobili z tego biznes. tak? To, to jest I co bardzo ważne, jest to bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś chce się tak, po pierwsze, tego nie umie, w ogóle się nie zajmuje, bo zadawał mi takie pytania na poprzednim slajdzie, a dzisiaj chciałbyś zabrać za spekulację, no to jest, no, przykro mi to mówić, z góry skazany na porażkę i nie powinien tego robić. tak? To jest jakiś tam krok dalszy, jak ktoś już trochę poinwestuje, tak powiedział, pasywnie, tak bardzo. Bardzo delikatnie, małymi kwotami, to gdzieś tam ktoś później, jak już nabierze tej wiedzy, może się zabrać jak za taką aktywną spekulację. Natomiast ktoś, kto tego na co dzień nie robi, to prawdopodobnie najlepszym dla niego rozwiązaniem jest. Unikanie takich, takich, takich rzeczy, że ja tutaj będę rekinem giełdowym, obejrzałem wilka z Wall Street i ja właśnie też bym tak chciał. To tak, tak, tak od, odradzam w każdej tego typu dyskusji takie postępowanie. Namawiam do wyrobienia sobie nawyku oszczędzania nawet drobnych kwot. Tak, To dzieci w szczególności powinno się uczyć, zakładać im konta bankowe, uruchamiać różnego rodzaju mechanizmy, które, no nie wiem, będą odkładały po 10 zł miesięcznie, po 3 zł od każdej transakcji i tak dalej. Ale nie tylko dzieci. Dorosłych też można nauczyć, to jest fajne. To, to niestety jest problem tak, Taki, że takie oszczędzanie małe kwoty strasznie demotywujące na początku okresu oszczędzania. No bo oszczędzamy, oszczędzamy, mijają tygodnie albo i lata, a ja zaoszczędziłem 1500 zł. Tak? No to oczywiście nie jest motywujące, ale jest motywujące w długim terminie. Bo jak już te jakieś odsetki, dywidendy czy ETF-y zaczną nam płacić, jakieś większe pieniądze, no to oczywiście to ma na nas motywuje i wtedy sobie tylko drapie mi się w głowę, dlaczego nie zacząłem wcześniej. No i odpowiedź, kiedy zacząć najlepiej od dzisiaj. Ja nie jestem tego pewny, zdaje się, że u Warrena Buffetta kiedyś zapytano, co by zmienił, czego najbardziej żałuje gdzieś tam w historii. I on odpowiedział, zdaje się, że on kupił swoje pierwsze akcje w wieku bodajże 11 lat i, odpowiedział, i on odpowiedział, mając dzisiaj 90 lat, że żałuje, że nie zaczął wcześniej. tak? No. Więc jakby kiedy zacząć? No najlepiej od dzisiaj. Nie od jutra, nie od poniedziałku, tylko, ty, ty, tylko dzisiaj. Albo przynajmniej myśleć o tym, tak? albo odłożyć pierwsze 100 zł, to dzisiaj to zawsze jakoś tam zmotywuje, że coś zrobiłem. Tak odhaczyłem jeden fragment, na dzisiaj odłożyłem pierwsze 100 zł. Tak? Więc tak, wokół takich punktów kręci się dyskusja zawsze. Ja to dla dużym poziomie ogólności opowiadam, a później, tak, no i dlaczego dzisiaj? Po największy błąd w inwestowaniu to właśnie to jest nieinwestowanie, tak? To jest, jeszcze odpowiem na te pytania później w dalszej części prezentacji. W dalszej części prezentacji to jest tak, że no jak się popatrzy na światowe rynki, no na przykład akcji różne, różne, to okazuje się, że to te kształty wykresów w długim terminie są motywacją, żeby zacząć oszczędzać dzisiaj. Jeżeli ktoś się będzie na to tak patrzył i, a może jutro zacznie, i tak dalej, no to ja się na przykład na ten rynek amerykański patrzę od 10 lat. Tak, no i to jest zawsze problem. To jest zawsze problem, że to nigdy nie wiadomo, Zresztą tak w krótkim terminie to może być faktycznie mogą być wątpliwości, czy to zaczynać dzisiaj. W długim terminie nie ma to specjalnego znaczenia, a przypomnijmy, ja tutaj namawiam do takiego oszczędzania, inwestowania no, w kontekście 20-30 albo Oszczędzania wielopokoleniowego. Przecież możemy sobie wyobrazić w Polsce to na razie jesteśmy za młodzi, mamy za krótką historię rynku kapitałowego, że nasze majątki zgromadzone na giełdzie, no nasze dzieci odziedziczą albo nasze wnuki. Tak? To to myślenie jest póki co nam obce, w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy jest jak najbardziej jest jak, jak najbardziej powszechne. Więc oszczędzajmy, w tak, trochę jak Warren Buffett. Kupujemy coś na zawsze. Tak, z taką myślą. Oczywiście czasami się trzeba wycofać z jakiejś inwestycji, która okazuje się błędna, ale przynajmniej w zamyśle, tak na dzień dobry, taka inwestycja powinna być bardzo, bardzo długoterminowa, w szczególności jak zajmujemy się na co dzień, nie wiem, rolnictwem, uprawą, nie wiem, jesteśmy inżynierem, prowadzimy sklep, studio fitness, to nie powinniśmy spekulować, powinniśmy coś kupować na bardzo długi termin. Tak, jak już w tej dyskusji z tymi znajomymi, ktoś mi czasami mówi, tak Słuchaj, słuchaj, to ja już założyłem te rachunki IKE oraz xz i co te ja mam teraz w ogóle zrobić, tak? To też takie, to już jest dyskusja schodzi na nieco wyższy, większy poziom szczegółowości. I ta dyskusja znowu koncentruje się wokół takich wątków. Niezależnie od wszystkiego, jest warto dywersyfikować. Cokolwiek by się nie kupowało. To ja to mówię, to jest jedna z takich rzeczy, które się nauczyłem na giełdzie. Jak ja coś kupuję, to za przynajmniej na początku już nową inwestycję, za niskie kwoty. Co powoduje, bo to zawsze mogę nie trafić. Bez względu na to, czy jestem aktywnym spekulantem, czy jestem długoterminowym inwestorem, zdywersyfikuję po to, żeby. No, nie przeżywać tego strasznego bólu, że jak jednak moja inwestycja jest nietrafiona, to gdzieś na samym końcu no, ja będę to strasznie przeżywał, tak? Nie da się odczepić emocji, przynajmniej na początku okresu inwestowania. Ktoś wam mówi, że się inwestuje bez emocji, no to znaczy, że nie wie, o czym mówi. Emocje będą zawsze, nawet jak będziemy pasywnie inwestować. To troszeczkę sobie ten ból, no, troszeczkę sobie ten żal po nieudanych inwestycjach łagodźmy, dywersyfikując. Niezależnie od tego, co się potem będzie z Waszą karierą giełdową działo, sugeruję zawsze takim osobom początkującym, żeby skoncentrowały się na ETF-ach, bo one same w sobie zapewniają super dywersyfikację. My kupujemy indeks, my kupujemy jakiś tam zestaw spółek, tak, bo tak to jest, bo tak to zostało wymyślone. Tak? Więc to, to, to sugeruję. koncentracja na etf a Niestety to jest o wiele trudniejsze do wytłumaczenia niż, mówię, niż wydanie, powiedzenie, a kup sobie KGHM. tak? Proszę mnie nie łapać za słówka, bo ten KGHM to może nie być dzisiaj dobry pomysł, a może być, prawda? To różnie może być. Kup ETF-u to trzeba zawsze wytłumaczyć. Trochę trzeba jednak tej wiedzy nabrać, co to są te ETF-y, że co są te fundusze, Fundusze pasywnie zarządzane, które mają naśladować indeksy, a nie starać się ich pobijać. I jeżeli w miarę możliwości, w szczególności na rynkach zagranicznych, żeby to były ETF, na polskim chyba też to był dobry pomysł, żeby to były ETF-y kumulujące, kumulujące, czyli reinwestujące dywidendy, a nie dystrybuujące dywidendy, na rynkach zagranicznych w szczególności, żeby unikać zamieszania z podatkami. Tak? Dobrze. Kolejna porada, którą staram się udzielić, to jest jedz małą łyżeczką. Czyli nawet nie wiem z tej pracy nie jesteś rolnikiem i zgromadziłeś nie wiem te kilkaset tysięcy milion złotych chcesz właśnie zainwestować to nie rób tego na raz tylko podziel ten majątek na podziel ten kapitał na jakieś części i kupuj nie wiem co miesiąc co kwartał regularnie takie choćby po to wie, to spowoduje, że być może no, nie uda ci się wstrzelić w dołek, ale to nie jest twoim celem o to razu tak opowiadam, ale też unikni się kupowania na szczycie. Bo nawet jak jakaś transakcja wypadnie i kupi się na szczycie jakieś chosy, to kolejną kupi się trochę taniej. I kolejną zjeżdżą się kupitanie, i ta cena średnia gdzieś tam przez lata się yy, no, będzie dobra. Tak? Więc kupowanie małą rzeczką, regularne dokupowanie za niewielkie kwoty jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż kupno na raz jakiegoś dużego pakietu ETF-ów czy akcji. A dopiero później, jak się ktoś nabierze doświadczenia, trochę pobędzie na tym rynku kapitałowym, zobaczy, że to jest fajne i to mu pasuje, trochę się pouczy. To dopiero wtedy ktoś będzie potrafił wykonać jakąś prostą analizę fundamentalną, będzie potrafił przejrzeć sprawozdanie danej spółki, poczytać jej wyniki, wyniki poczytać o ich wynikach finansowych, to wówczas dopiero akup sobie jakieś akcje dywidendowe, polskie lub zagraniczne, tak? bądź świadomy spraw, tam, bądź świadomy ryzyka, w przypadku akcji zagranicznych, bądź świadomy um, jakiś tam jak, spraw podatkowych, bo to nie jest takie proste. Hmm, jest, tak, a i dopiero, wtedy jak najbardziej możesz sobie też. Ale też, i, i, ale też wszystkie zasady powyższe obowiązują, czyli dywersyfikuj, kupuj za małe kwoty, roz, jedz małą łyżeczką, rozkładaj to sobie na dłuższy czas, takie zakupy, i tak dalej, to, to jest to. Bez względu na to, jakbym tutaj ten kierunek w takich dyskusjach zawsze jest w kierunku takiej dla początkujących osób, to jest, żeby unikać spekulacji i, i inwestować pasywnie. Tak, no, badania są oczywiste, że 98% tutaj pasywnie zarządzanych, znaczy aktywnie zarządzanych funduszy nie pobija w długim terminie indeksów. Przyczyna jest jasna, to jest po pierwsze jakość zarządzania, ale to może tutaj dyskutować, bo czasami w tych funduszach pracują super ludzie, tak, super goście, ale i czasami im się udaje pobić indeksy. Pytanie, czy są w stanie pobijać te indeksy przez 10, 20, 30 lat, i druga sprawa opłaty. Tak, te opłaty w funduszach aktywnie zarządzanych są zdecydowanie wyższe niż, niż w ETF-ach, niż w pasywnych, no co powoduje, że choćby w tych funduszach pracowali super specjaliści, to jest bardzo wątpliwe to, czy im się w bardzo długim terminie uda pobić indeksy, bo nawet jak wypracują swoją tajemnymi metodami, super analizami, wypracują tą swoją metodę, to, to i tak w dłuższym terminie wpływ wysokich opłat nad niskimi opłatami to i tak w pewnym, w pewnym momencie no, powoduje, że oni nie są w stanie w długim terminie tych, tych, tego rynku pokonywać. tak? Więc to jest to. No, warto przywołać w tym miejscu, to jest zawsze bardzo taki kolorowy, taki spektakularny przykład słynnego zakładu Warrena Buffetta z Tedem Seysem, który w 2005 roku założył się, że ETF Vanguard SP Fund, który naśladuje po prostu indeks SP 500, tak? czyli 500 największych spółek, z rynku amerykańskiego, pobije pięć dowolnie wskazanych funduszy przez, przez kogokolwiek i ten Ted says podjął taką rękawicę, wskazał te fundusze i oczywiście po 10 latach Buffett zakład wygrał. Tu warto wspomnieć, że po 2005 roku miał m.in. miejsce rok, wydarzenie z roku 2008, czyli gigantyczny krach na giełdzie i to był ten jedyny rok, w którym aktywnie zarządzane fundusze wygrały. Z S&P 500, bo tam rynek spadł 30 kilka procent S&P 500, a te fundusze aktywnie zarządzane spadły tylko 20 parę procent. To w tym jednym roku te fundusze aktywnie zarządzane wygrały, w długim, dziesięcioletnim terminie oczywiście oczywiście wszystkie te aktywnie zarządzane fundusze nie pobiły indeksu S&P 500. Tak więc to daje trochę, trzeba, daje trochę do myślenia. Tak? Dobrze, i teraz tak, jak ktoś przychodzi do mnie z pytaniem, że dobra, to ja chciałbym zacząć. Inwestować za granicą, bo słyszałem, że trzeba. Było na jednym z poprzednich slajdów. Albo w ogóle chciałbym zacząć inwestować. To też są takie pytania. To ja bardzo często w tego typu dyskusjach ostatnio moje myślenie skręca w kierunku: wiesz co, zrób tak najprościej. Nie kombinuj. Nie zakładaj tego rachunku, coś tam i tak dalej. To weź sobie, załóż rachunek w Finaxie i tam sobie wpłać jakieś pieniądze i zobacz, jak to, jak to funkcjonuje. I chciałbym dzisiaj się przez tego Finaxa chwilę. Chwilę przeklikać. I teraz tak, czym jest Finax? Finax jest, jest to słowacki broker oferujący usługę robodoradztwa. Proszę się nie bać, tego, to, jest, to jest tam trudne słówko, tak, robodoradztwo. To polega de facto na tym, że oni za nas kupują jakiś zestaw ETF-ów, a później co, co najwyżej korygują korygują zawartość portfela. Jak to zrobimy, to godzimy się z tym i proponuję zrobić to świadomie, że od tej pory mamy część inwestycji w euro. To jest też taka ogólna dyskusja, czy powinniśmy, jak skoro żyjemy w Polsce, zarabiamy w Polsce, w Polsce i, tak, i tak dalej, w złotówkach, czy powinniśmy mieć jakieś oszczędności w euro. I część osób uważa, ja chyba też tak uważam, że część oszczędności powinniśmy mieć nie w złotówce, tak? Że to jest, że. Zdaje się, że w światowym PKB, że udział polskiego PKB to chyba jest poniżej 1%, to niby dlaczego mielibyśmy zawierzać inwestycje, że przyszłość naszej emerytury albo przyszłość w ogóle majątku naszej rodziny już tak przez wiele pokoleń miałby być cały czas wyceniane w złotówkach, które są małą i niestabilną walutą, jeśli tak przyjrzymy. Tak? Może powinniśmy mieć część w euro, część w dolarach i celowo tego nie zabezpieczać. Nie hedżować tutaj tej pozycji, tylko wystawić na to ryzyko walutowe i po prostu mieć część oszczędności w euro. I musimy być tego świadomi, że jeżeli założymy sobie konto w Finaxie i wpłacimy tam jakieś pieniądze, to od tej pory mamy część inwestycji w euro. Tak? To tak to musi być, to musi być świadoma inwestycja przemyślana, żebyśmy nie zostali zaskoczeni, zaskoczeni yy, później i mówili, ale ja nie wiedziałem. Tak? Finax oferuje 11 różnych strategii, w którym my, jako zakładający, decydujemy się tylko. Ile procent chcemy mieć mniej więcej w akcjach, ile procent chcemy mieć więcej w obligacjach i to jest wszystko. E e Finak za nas kupuje określony zestaw ETF-ów, wybierając sześciu ETF-ów akcyjnych i czterech ETF-ów obligacyjnych, kon konstruując portfel, który my wskażemy, nie wiem, 80% akcji, 20% obligacji. I to jest wszystko, co my robimy i uwaga, stosuje własny, automatyczny rebalancing. Ja później powiem, o co to jest takie tutaj dumne słówko, rebalancing, po co to jest kiedy i kiedy oni to robią, a robią dokładnie wtedy, że, że jeżeli proporcja w tych portfelu zmieni się bardzo od tego, co my na początku zdefiniowaliśmy, to po pewnym czasie oni biorą się, majstrują przy tym portfelu i ono wraca do swoich pierwotnych, pierwotnych założeń. Ja to za sekundkę pokażę na przykładzie, jak już tutaj wyświetlimy sobie prawdziwy rachunek. Co bardziej dociekliwi mogliby zadać pytanie, a które to etf -y kupuje ten Finax? Proszę bardzo, FINAX tą listę tych 10 ETF-ów wyświetla. Tak? Jeszcze raz powtórzę: 6 ETF-ów akcyjnych i 4 etf -y obligacyjne. Na przykład, nie wiem, pierwszy z góry, ETF, który tam wystawia nas na duży, naśladujący indeks SP 500, tak? czyli dużych firm amerykańskich. Proszę bardzo, jest, tak? To są ETFy, etf -y, ten SPDR, są etf -y Deutsche Banku i tak dalej. Także to yy, mamy. To, to kawa na ławę. To są te wszystkie 10 ETF-ów, mamy, mamy tutaj wymienionych. Dobrze. Czas na demo. Ja tutaj zmienię, yy, zmienię scenografię. Czyli tak. Yy, na chwilę wyłączę prezentację. Na chwilę wyłączę prezentację. I włączę przeglądarkę. Włączę przeglądarkę. I, no, klikniemy po stronie Finaxa, ja zaloguję się na swój rachunek, pokażę i tam i już, 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 sekundkę. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, to jest strona Finaksa. Za sekundkę tu jeszcze poklikamy, ale ja się zaloguję się na swój własny rachunek tak? i pokażę, co, co tam się dzieje. Tak, słuchajcie, ja jestem na tyle odważny, że ja ten rachunek mam od y, kilku miesięcy i nie mam tam jeszcze za, za dużo pieniędzy. Tutaj zobaczcie mam, y, dlatego, dlatego jest tam tyle ważny i to pokazuję. Ja mam y, uwierzytelnianie dwupoziomowe. Zachęcam, jak już założycie sobie te, to konto, żeby to włączyć. O widzicie, nie kliknąłem i mi, i mi teraz ten kod zniknął. Zobaczcie, jak sobie wyświetlę. Okej. Okay. O jest dobra. Zachęcam do włączenia tego dwupoziomowego, dwupoziomowego. Yy, yy, yy. Dwupoziomowego, dwuskładnikowego, tak, dwupoziomowego logowania ze względów bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa. Dobrze, chodźcie. Ja mam wpłaconych cały tutaj 1600 zł i mam na moim rachunku dwa jakby dwa konta. Pierwszy to jest rezerwa, który założyłem, od razu mówię przez przypadek i mam tam 0 zł, a drugi to mam konta, które nazywałem emerytura i tam mam 1609 zł, jak teraz widać. Proponuję się na nim skoncentrować. To jest tak. Wybór, ja wybrałem tutaj skład portfela 80-20, czyli chciałbym, żeby było 80% akcji i 20% obligacji. No, jak widzicie, wpłaciłem tam 352 euro. Ja co prawda wpłaciłem w złotówkach, ale te pieniądze natychmiast natychmiast są przewalutowywane na euro. Tak? To jest w jednej sekundzie. Więc i przy okazji od razu powiem, że ten kurs Finanse jest bardzo korzystny, także tam jest jakiś tam ten spread jest minimalny. To proponuję brać pod uwagę, bo to jest, to jest czynnik bardzo często pomijany, kiedy ktoś inwestuje, na przykład kupuje już akcje, tudzież ETF-y przez biuro maklerskie i zapomina o tym fragmencie o przewalutowywaniu, tak? Jeżeli to robi to biuro, jeżeli to robi tak automatycznie, kupuje jakieś akcje za złotówki gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych i zapomina o tym fragmencie o a te niektóre biura maklerskie potrafią mieć no, tak powiem delikatnie, niezbyt korzystne te, nie, nie, niezbyt korzystne te kursy, kursy walutowe. No, Finax ma bardzo korzystne. Mm, zarobiłem już, jak widać, no 0,41%, tak? No, ale to powiedzmy sobie nie tak w ramach tutaj. Nic dużego, bo to nie ma znaczenia, bo ja mówię, ja założyłem to na długi termin, a i w ogóle się staram nie ekscytować tym, czy teraz w okresie miesiąca, półtora miesiąca od założenia, czy ja zrobiłem 1%, czy straciłem, czy to nie ma w ogóle, w ogóle znaczenia. Kliknijmy szczegóły konta, zobaczmy co tam jest. No i tak jak mówiłem, docelowy, mój docelowy skład to jest 80-20, ponieważ część akcyjna troszeczkę wzrosła, ma aktualnie wyższy udział, jest 82%, a część obligacyjna jest troszeczkę słabiej się zachowała, ma, osie, ma 18%. I teraz tak, było tam podczas tej prezentacji, mówiłem, że FINAX stosuje rebalancing. Jeżeli ten procent, ten udział aktualnym moim portfelu znacznie by odbiegał od tego docelowego założonego, to Finax raz na jakiś czas dokonuje tego rebalansingu. Tak? Tudzież może być tak, że ktoś ma portfel 100-0. 100 akcji i 0 obligacji. Teoretycznie tam nie trzeba nic przy tym grzebać. To też nie tak do końca, bo też wśród tych sześciu funduszy akcyjnych też może nastąpić, no nazwijmy to rozjazd od docelowego portfela. To też ten rebalansing będzie wykonywany, tak? Ale to jest My się tym kompletnie nie zajmujemy. To jest, yy, Powierzamy to wszystko Finansowi, oni robią to za nas. Tak? Nas to, to tak de facto trochę nie interesuje. Tak? Znaczy, no, interesuje nas to tyle, że chcemy sobie tutaj rzucić okiem, jak to wygląda, natomiast, yy, natomiast no, my, się tym, my się tym nie zajmujemy. No i popatrzcie, mam taką historię rachunku w formie graficznej. Teraz tak, o, o widać, no, 21 czerwca wpłaciłem 300 zł, co natychmiast zostało przewolutowane na 66 euro. Popatrzmy dalej. 12 lipca wpłaciłem kolejne 300 zł, co natychmiast zostało przewalutowane na, na euro i łącznie już moje wpłaty wynoszą, wynoszą 132 euro. I 9 sierpnia 9 sierpnia wpłaciłem 1000 zł i zostało to przewalutowane, przewalutowane na euro, więc moje łączne wpłaty to jest 352 euro. Tu widzę, tu też jest tak, mam wrażenie, że to jest jakaś kwestia zaokrągleń i przewalutowań, że tu jest pokazane, że mój stan konta to jest 354 euro. I że w związku z tym, i tu jest teoretycznie, że zyskałem 2 euro, a mój wynik jest 1 euro. Tak jak mówię, to nie ma znaczenia, podejrzewam, że to jest jakaś kwestia zaokrągłej. To są na tyle nieduże kwoty, więc w ogóle nie ma tutaj co, co dociekać, dlaczego coś tam się różni z końcówką o 1 euro. I tu jest, tu jest to, 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 to co ciekawe, tak? jak ktoś chciałby sobie zobaczyć. To jest mój skład portfela, który mam tutaj. No, dla przykładu USA, duże firmy, mam ten kawałeczek tego. Tego ETF-u na SP 500. Mam go dokładnie 0,297 jednej sztuki i ten ETF tam pod spodem, to też trzeba być świadomym. Jego opłata za zarządzanie tego ETF-a wynosi 0,07%. I tak sobie, jak ktoś ma ochotę, można podejrzeć wszystkie te ETF-y. Wszystkie te ETF-y, ETF -y, co dokładnie, więc ile mam w każdym, w każdym jednym ETF-ie. Zobaczmy, co... Aha, to jest dosyć istotne. Mam opłat, proszę bardzo, mam moja opłata, Finax, wynagrodzenie Finaxa za to wszystko, co oni robią, to jest 0,5% plus VAT, tak, czyli ten VAT ten um, słowacki, czyli 20%, czyli to jest około 0,6% to jest rocznie, to jest opłata za ich no, usługę, za to, że po pierwsze, oni kupują za mnie, za mnie te ETF-y, a po drugie, że czuwają nad tym portfelem i tam regularnie tego rebalansingu. Do rebalancingu, u, u, ten rebalancing wykon, wykon, wykonuje, tak? Dobrze, popatrzmy jak to, się, jak to wygląda dalej, co tu jeszcze mam, jak wygląda w ten od spodu konta, no tak, to już pokazywałem transakcje, to sobie możemy zobaczyć, transakcje, weźmy tutaj od, powiedzmy sobie od maja, przypomnijmy, że tam w czerwcu miałem pierwszą transakcję, zobaczmy co po kolei było, od czerwca, no zakup kilku, to 24 czerwca Finax skupił jak w, w moim w imieniu jakiejś ETF-y, 15 lipca to zrobił i 12 sierpnia. Wszystko się zgadza, ja dokładnie wtedy dokładnie wtedy wpłacałem te, wpłacałem te pieniądze. Operacje jeszcze, jakbyśmy sobie mogli popatrzeć, czyli tak, 21 czerwca, ja mówiłem tam, że mam dwa rachunki. tak? Przeksięgowali mi z tego pierwszego, co, co omyłkowo założyłem na ten docelowy emerytura. 9 lipca i 4 sierpnia dokonałem wpłaty. Raz 300 zł, raz 100 zł, 100 zł i mam te kursy walut. Tu jest jeszcze istotne: Finax co miesiąc pobiera te. No nie 0,5%. trochę to jest tak, że rocznie ta opłata wynosi 0,5%, ale oni to dzielą na 12, na, 12, na 12 miesięcy i to widać. Raz pobrali sobie 1 eurocenta, raz 6 eurocentów. To jest na razie moje całe wynagrodzenie, które zapłaciłem, zapłaciłem Finaxowi. To, to jest to Raz, uwaga, doradztwo. Raz na jakiś czas proponuję przy tym nie grzebać, ale można. Można zmienić, można zmienić docelowy skład portfela. Mówię, tą rezerwą się nie zajmujmy, bo to jest omyłkowo założone konto. Wróćmy do mojej, do mojej emerytury. Mam, przypomnijmy, 80-20, ale przecież mogę się namyślić. Mogę się namyślić i raz na jakiś czas zmienić. ten nie wiem, albo będę już bliżej emerytury. Bliżej emerytury mogę być 70-70-30, mogę chcieć albo 50-50, albo w ogóle jestem bardzo młodym człowiekiem i chciałbym mieć 100 do zera. Tak? No to. To, to, to też trzeba być świadomym, że może zmienić, a teraz nie można tego zrobić za często. Nie pamiętam teraz do, do końca, ale chyba raz na jakiś czas mogę to zrobić bezpłatnie, ale nie, nie pamiętam. Do, yy, nie, nie pamiętam jak często. Proponuję za często przy tym, przy tym nie grzebać. Tutaj można sobie wpisać kwoty, które chciałbym, nie wiem, no, jakieś regularnie oszczędzać, jakąś kwotę docelową, wtedy będę miał na tym wykresie wykresie, że nie chciałbym, nie wiem, zaoszczędzić 150, nie wiem, ileś tam w wpłacy przez cały okres 73 tysiące i tam zakładając jakąś średnio roczną stopę zwrotu, zarobię 155 tysięcy złotych, tak? Ale powiedzmy sobie, no oczywiście jest jakiś wynik optymistyczny, pesymistyczny, ale to jest oczywiście na podstawie danych historycznych, tak? Jakaś tam prosta symulacja, y, symulacja jest stworzone. to ma akurat założony 20-letni tam horyzont inwestycyjny. Dobrze, spróbujmy, wróćmy tutaj do początkowego ekranu, spróbujmy założyć, tak jak pokażę tutaj na żywo, jak założyć takie nowe konto, nowe konto w Finaxie, tak? O co tam Finax pyta? W ogóle to jest tak, od razu mówię, zakładanie rachunków w Finaxie to nie jest robota na 5 minut, ponieważ to jest zakładanie rachunków w instytucji finansowej. Więc tam yy, więc tam trzeba się troszeczkę trzeba się troszeczkę wyspowiadać z różnego rodzaju z różnego rodzaju danych. Tam dokumenty Dokumenty zeskanować na przykład dowód osobisty więc to chwilę zajmuje trzeba to na spokojnie zrobić ale jak już mamy to konto jak już mamy ten rachunek założony to tak jak ja tutaj mam te widzicie te dwa konta rezerwa i emerytura założone, to założenie kolejnego na przykład. Pieniądze na edukację dzieci, możemy sobie tak nazwać. No, zakłada się już dosyć, do, dosyć prosto. Ja tu spróbuję kliknąć: Otwórz nowe konto i zobaczymy, zobaczymy jak, y, daleko tutaj, y, jak daleko tutaj y, dojedziemy. Tak? Dobrze. No, wybierzmy sobie jakiś cel. No nie wiem, na przykład, o, proszę bardzo, przyszłość dzieci. Tak? Chcę inwestować dla moich dzieci. Więc taki długoterminowy cel. Załóżmy, że te dzieci są młode i tam, nie wiem, idą do jakiejś szkoły za, nie wiem, za kilkanaście, za lat. Zobaczmy, co tutaj jest i o, o co nas pyta. Proszę bardzo, jak długo chcesz oszczędzać dla swoich dzieci? No nie wiem, 15 lat. W jakiej walucie chcesz deponować środki? No, w złotówkach. Ale to jest tak naprawdę tylko to, w jakiej walucie po pierwsze będziemy wpłacali, a po drugie w jakiej walucie będzie nam prezentowana ogólna wartość rachunku. I tak na samym końcu to, to co mówiłem, to wszystko jest natychmiast zamieniane na euro i te wszystkie ETF-y są kupowane, kupowane w euro. Ile chciałbyś zaoszczędzić na każde ze swoich dzieci? No wpiszmy tu coś: 100 tysięcy. Tak? 100 tysięcy. Częstotliwość i wielkość inwestycji. Jaką kwotę chcesz zainwestować jednorazowo? No, aha, że to jest na początku. No nie wiem, załóżmy, zacznijmy to od 10 tysięcy. Jaką kwotę chcesz inwestować regularnie co miesiąc? Powiedzmy po 1000 zł. Oczywiście, bardzo słusznie to tu jest, tu jest uwaga, że to są tylko deklaracyjne rzeczy, po to, żebyśmy zaczęli na jakiejkolwiek symulacji, jak to wygląda, a nie po to, żeby, no nie wiem, żeby to. Że my, że my się zobowiązujemy do czegoś, tak? Do niczego się nie zobowiązujemy. Teraz jest fragment, nazwijmy to taki mifidowski. Jak zakładamy, to już musimy być przyzwyczajeni, że jak zakładamy rachunki w jakimkolwiek, nie wiem, no, pod te, pod podmiocie tego typu w biurze maklerskim, no to jest cała masa różnego rodzaju musimy odpowiedzieć na pyta, nam pytania, które nam pokażą, jaka jest nasza znajomość mechanizmów tych instrumentów, co my inwestujemy po to, żeby, no tak, to jesteśmy świadomi. Tak jakby przekażemy się w ankiecie MIFID bardzo niską znajomością tematów inwestycyjnych, to na przykład nie zostaną nam zaoferowane w biurze maklewskim możliwość inwestycji, możliwość inwestycji w instrumenty pochodne. Tak, oczywiście tutaj w FINAXie go w ogóle nie ma, ale to jest ten fragment mifid który jest obowiązkowy. Źródło dochodu. No, zaznaczmy własny biznes Jaka część aktywów, jaką część aktywów zamierzasz zainwestować. In, w skład aktywów wchodzi mieszkanie, samochód, oszczędności i tak dalej. No to ja tutaj napiszę: inwestuję niewielką część swoich aktywów. Dobrze. Jak długo musisz oszczędzać na inwestowaną kwotę? Weź pod uwagę nie tylko dochód, ale także wydatki i zobowiąz zobowiązania. No i tak, inwestuję mniejszą kwotę do wyboru. Mniejszą kwotę, lub regularne kwoty, na to pozwalają moje warunki finansowe. Środki, które inwestuję, zaoszczędziłbym w ciągu roku lub dwóch. Potrzebowałbym wieczności, aby zaoszczędzić na zamierzoną wpłatę. Zakładam, że chodzi o tę te, te jedno, te jednorazową, te 1000 zł. No powiedzmy, że to będzie jakaś mniejsza kwota. Stosunek do ryzyka. Lepiej mniej zyskać niż cokolwiek stracić. Zachęcam do takiego myślenia. Chcę zarobić 4-7% rocznie. Jestem skłonny od czasu do czasu tolerować lata przynoszące straty. Chcę wyższe stopy zwrotu. Wiem, że nawet jeśli jednak akcje zacznie spadać, następują lata, które nadrabiają straty. No, zaznaczam środkową opcję. Co byś zrobił, gdyby inwestycja spadła o 20% swojej wartości? Nie zamierzam nic robić. Inwestuję na dłuższą metę. A nie, przepraszam, Kontynuuję wpłacać. Kontynu Wpłacać regularne wpłaty. Oczywiście, że tak. Dobrze. Wiedza i doświadczenie. No, to coś z tego przypominam, to jest ten fragment mifid z tego się trzeba wyspowiadać. Którymi instrumentami finansowymi masz doświadczenie? Więc mam doświadczenie z obligacjami, mam doświadczenie z funduszami emerytalnymi, ETF-ami, mam doświadczenie z akcjami. No, mam też doświadczenie z instrumentami pochodnymi. Dobrze. Zobaczmy, co dalej. O, proszę bardzo. Zalecana strategia. No i proszę bardzo, dochodzimy do tego fragmentu, jaka jest zalecana strategia, że, że tak, tu algorytm obliczył, że ja przez te 15 lat oszczędzając na edukację dzieci, wpłacę 190 tysięcy złotych i no bazując na historycznych wynikach, tak, średni oczekiwany Wynik proponowanej strategii inwestycyjnej na Twojego horyzontu inwestycyjnego w oparciu o wyniki w ostatnich 30 lat. No Trzeba być świadomym tego, że to, to jest tak było, a wcale nie wiadomo, czy tak będzie. tak? To jest, że nazbieram na tę edukację dzieci aż 352 tysiące złotych. Proponowana strategia 90% akcji, 10% obligacji. Oczywiście zwracam uwagę, że my tutaj. No, możemy chcieć inaczej. tak? Jeżeli chcielibyśmy na przykład, nie wiem, to zmienić, a to jest takie proponowane, zakładam, że gdzieś to będzie można chyba zmienić. O, właśnie, zmień parametry. O, dokładnie. No, na przykład, tak? Chciałbym, powiedzmy, sobie tak oszczędzać, tak? Albo w ogóle mam, nie, ja mam awersję, rozmyśliłem się. Mam wersję do ryzyka, chciałbym, żeby to było tak, tak? No, to zmiana będzie taka, że portfel będzie mniej ryzykowny. Spokojnie się będzie zachowywał, będzie mniej spadał podczas spadków, oczywiście, będzie mniej rósł podczas wzrostów. Tak? Także to trzeba być świadom, że to można zmienić. Jeszcze raz powtórzę: to potem można zmienić, jak już ten portfel mamy i chyba raz w roku za darmo. Tak tutaj, o dziękuję bardzo, tutaj kolega na czacie podpowiada, że raz w roku można zrobić to za darmo. Po to właśnie, żeby cię drogi użytkowniku, drodzy kliencie, nie, no nie kusiło, żeby sobie codziennie tym gmerać. I nie zachęcam. Tak? Nie zachęcam, żeby to robić. Ustalcie raz i trzymajcie się. Yy, trzymajcie się tego. Tak. Dobrze. To to, 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 to mamy. Zobaczmy, czy ja tutaj. Klik, będę mógł kliknąć dalej. No o, dobra, słuchajcie. Nie klikam dalej, bo to jest tak, wygląda to dobrze, chcę otworzyć rachunek. Później są już sprawy formalne, weryfikacja, umowa i tak dalej. Rachunek uznaje się za aktywny, jak tam w pierwsze 100 zł wpłacimy, tak? Więc da dalej nie klikam, tak, ale zasadniczo tak wygląda proces otwierania rachunku w Finaksie. Znaczy poza tym pierwszym, pierwszy fragment jest taki, że z tych spraw takich osobistych musimy się wyspowiadać, typu imię, nazwisko, jakieś dokumenty i tak dalej, a potem tą metodą wybiera się konkretne konto. O ile się orientuje dobrze, to... Tych kąt, przepraszam, ja się z tego może faktycznie wycofam w chwili obecnej, tak, dam, dam tutaj anuluj zmiany. Nie, wstecz, wróć na konto. Po tych kąt w ramach rachunku, tych, których ja mam mm, całe dwa, tak, jeden jeszcze raz powtórzę, założony przez pomyłkę, jeden taki no, normalny, bodajże można mieć 50. Tak? Bodaj, że można być 50, więc całkiem, całkiem, całkiem sporo. Dobrze? Słuchajcie, to jak jesteśmy po tym fragmencie, a ja tu widzę jakieś pytania na czacie. Jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi, przyznam się szczerze. Na jakiej zasadzie Finax kupuje ułamki ETF-ów? Nie wiem. Finax wiadomo, ma bardzo dużo klientów, tak? czyli kupuje tych. ETF-ów bardzo, bardzo dużo, tak? więc po prostu my mamy tam kawałeczek tego ETF-u, ale jak to jest zrobione tak już od strony formalnej, czy ja posiadam ten kawałek ETF-u, to, to przyznam się szczerze, przyznam się szczerze, że nie wiem, zadam to pytanie tutaj znajomym z Finaxa i bo staram się kiedyś wrócić do, do, do tego, bo to jest dobre pytanie. Przyznam się szczerze, że nigdy nie, nie nasunęło mi się do, do tej pory. Ja teraz wrócę na chwilę do prezentacji, bo tam jest jeszcze bardzo jeden ważny fragment, na który chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie fragment, fragment podatkowy. Już momencik. Tak. Dobrze, Czyli wrócę teraz do prezentacji. Dobra. Tak, tam użyłem takie słowa, że Finax to jest ich know-how, oni nam to zapewniają w ramach tej usługi rebalancing. Czyli, jeżeli ja wybrałem sobie dla swojego portfela skład, że chcę mieć 80% akcji, a 20% obligacji, pasuje mi, to jest mój profil ryzyka, powiedzmy sobie, i to by się odchyliło. I teraz pierwszy górny przypadek hmm. Hoss'a na rynkach akcji, i te akcje bardzo wzrosną, i ten skład się zmieni. Że będzie 90% akcji, 10% obligacji, to oni w pewnym momencie zrobią tak, dokonają tego rebalansingu, sprzedadzą trochę ETF-ów akcyjnych i dokupią trochę ETF-ów obligacyjnych, żeby to powróciło do składu 80-20. Podobnie, gdybyśmy mieli bez scenariusza, jakiś gwałtowny krach i te fundusze akcyjne zachowają się bardzo słabo, a fundusze obligacyjne lepiej. Na, gdzieś na dole tej Bessy, tak, oni zrobią to, co jest bardzo trudno dokonywać nam samodzielnie, ludziom, tak, czyli kupować gdzieś na samym doku, czyli sprzedadzą trochę ETF-ów obligacyjnych i dokupią ETF-ów akcy akcyjnych, po to, żeby mój skład portfela powrócił do tego składu, który ja określiłem 80-20. Tu nasuwa się pytanie, czy jak wybrałbym portfel 100 do 0, 100, na przykładowy 100% ETF-ów akcyjnych, 0% ETF-ów obligacyjnych, czy, czy, czy też będzie się dokonywał jakiś rebalancing, bo przecież zawsze będzie 100, tak? Zawsze będzie 100 do zera, tak? Bo ponieważ może tam oni mają już też jakieś propor proporcje tych 6 ETF-ów akcyjnych, też mogą się wewnątrz zmieniać, więc. Yy... Więc może się zdarzyć, że też te proporcje się zmienią i oni uznają, w pewnym momencie, nie, to trzeba jednak wyrównać do tego pierwotnego, pierwotnego, pierwotnych proporcji. Więc może się też taki rebalancing znaleźć. Oczywiście takim najbardziej przykład, typowym przykładem rebalansingu kiedy to jest przykład ten, który tu jest na slajdzie, kiedy się znacznie odchyli tak, od tego tych założonych. Tak. I teraz tak, tutaj o, Mirek, fajne pytanie zadałem na czacie. Co jaki czas oni dokonują tego rebalansingu? Nie wiadomo, bo przecież może się zdarzyć, że będą całe lata, takie, że będzie 80-20 wtedy, kiedy trzeba. Tak? wtedy, kiedy trzeba. Kiedy ten, to odchylenie od tych pierwotnych, założonych bazowy, bazowych udziałów, tyle, ile je my wybraliśmy, tego składu, tego portfela, znacznie się odchyli. Tak, to, ta, tak naprawdę nie wiadomo, oni nie mówią ci. Nie wiesz, kiedy oni dokonają tego rebalansingu. To jest, oni się tym zajmują. Tak, to jest mniej więcej, to jest, oni za to pobierają swoje za to pobierają swoje wynagrodzenie. To, to jest to. Dobrze, ważne pytanie, które pojawia się już na przykład wśród osób, no, które trochę się powiem tak, siedzą, trochę w inwestycjach i wiedzą, że są takie usługi oprócz Finaxa, tak, tak jak na przykład Ion Bank, który kupił ETF Matic i teraz wchodzi na polski rynek, który ma trochę podobną usługę. I są osoby, które też wiedzą, że, na no nie wiem, są na przykład usługi takie ETF-y, tak? Te, te usługi te Vanguard Life Strategy 8020, czy tam 7030, czy coś takiego. Są takie ETF-y dostępne i można sobie kupować to w ramach, przez polskie biura maklerskie. I też pytają, zaraz, zaraz, skoro ja znam skład tych ETF-ów, to może ja sobie sam będę te ETF-y kupował, tak? I czym czy, czy, czy w ogóle ma sens porównywanie opłat? Co jest droższe? Finax, Ionbank, czy ten Vanguard, bo on jest w ogóle chyba najtańszy? Kiedy to ma sens, prawda? Kiedy to ma sens. No i moja odpowiedź na pytanie, czy, 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 czy ma sens porównywanie takich ofert jest taki. Tak, ma sens po przekroczeniu pewnej skali inwestycji? I oczywiście własnych umiejętności. Nasze oszczędności, kiedy to, kiedy to ma sens? Masz sens wtedy, kiedy nasze oszczędności liczone na przykład, są bardzo duże, liczone w setkach, a może w milionach złotych, wówczas każdy. 0,1 punkta procentowego różnicy opłat ma znaczenie, bo to się zamienia tam, nie wiem, w opłaty kilkaset euro miesięcznie, na przykład, i tak dalej. Więc oczywiście wtedy ma sens, tak? Jak przekroczymy pewną skalę oszczędności, mamy już bardzo, bardzo dużo pieniędzy na giełdzie, to jak najbardziej ma to sens. W drugim przypadku zaczynamy być, jesteśmy doświadczonymi inwestorami. Wiemy to wszystko, potrafimy rozłożyć na części pierwsze, potrafimy. Sami sobie te te kupić i tak dalej, to wówczas też możemy dojść do wniosku. Nie, no my damy radę zrobić to sami, nie musimy płacić finaksowi. I bardzo ważna część, mamy na to, bardzo, mamy na to bardzo dużo czasu. A przypomnijmy, początek tej prezentacji, kiedy ja mówiłem o znajomych, którzy zajmują się, nie, wiem, są mówiłem, rolnikami, inżynierami, nauczycielami, tak, prowadzą klub fitness, i tak dalej, i tak dalej, takimi osobami. O takich osobach, tutaj mówiłem, i o takim. Tak. Od tego się cała tutaj dyskusja zaczęła, po co dzisiaj nagrywamy to. Więc jeszcze raz powtórzmy, tak ma sens? Mówię, po przekroczeniu pewnej skali inwestycji. W przeciwnym wypadku, jak tutaj takie powiem tak po młodzieżowemu, Finax zabija prostotą. To jest nieprawdopodobnie prosta usługa. Zakładamy ten rachunek, otwieramy konkretne konto, poświęcamy chwilę czasu, żeby zdecydować się, co chce. Ja chcę. 80-20, 100-0, do 70-30, dobra, git. Płacam pierwsze pieniądze. Jak widzicie na początku, ja też jestem tak tutaj, jak niewierny Tomasz, nieufny. Wpłaciłem bardzo niewielkie, bardzo niewielkie pieniądze po to, żeby no, sprawdzić jak to działa. Sobie poklikać i popatrzeć jak ten skład portfela się, się zachowuje. Tak? Poza tym to jest tak, w tym całym myśleniu takim i tak dalej, to, to, to zaznaczone tutaj na czerwono. Decyzja o tym, że o oszczędzeniu, zainwestowaniu choćby najdrobniejszej kwoty będzie lepsza, od braku podjęcia takiej decyzji. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale przecież jak ja kupię sobie te Vanguardy Life Strategy 8020, to wyjdzie mnie taniej, bo coś tam. Okej. Okay. Tak? To jak ktoś kto już jest takim zaawansowanym inwestorem, no to ja nie będę się to patrz. ten wcześniejszy fragment, czyli nasz, ten, ten, ta druga kropka. Nasze doświadczenie i kompetencje są odpowiednio wysokie. Jak ktoś twierdzi, że ich nie ma, no bo to przypomnijmy, żeby zainwestować w takiego Vanguardę trzeba założyć rachunek maklerski, a kupić tam te instrumenty i tak dalej i tak dalej. To nie jest takie proste, tak? No i też Finax jest pewną odpowiedzią na problem oszczędzania bardzo małych kwot. Jest bardzo małych kwot, czyli jak ktoś ma, nie wiem, no nie wiem, no, buduje domu, rodziło mu się dziecko, jest w stanie zaoszczędzić 100 zł miesięcznie. No to nie zainwestuje takiej kwoty, On nie kupi sobie czegoś na giełdzie papierów wartościowych, czy gdzieś na jakimś zagranicznego ETF-u, czy zagranicznej akcji, bo to są za małe kwoty, po prostu zjedzą ich prowizję. Tak? A w przypadku Finaxa, tam chyba minimalna wpłata to jest bodajże 100 zł, tam są opłaty do wpłat w wysokości 1000 euro, ale jest na to, jest na to lekarstwo i za sekundkę pokażę, jak się, tych wpłat, jak się tej opłaty pozbyć. Tak? Więc mówię, że ktoś. Nie zna się, ale nie wiem, zaoszczędził w danym miesiącu 220 zł. jakoś bardzo małą kwotę, taką, no, nieistotną, taką, co to naprawdę ciężko jest z tym rynek kapitałowy i podejmować jakąś decyzję. Finax jest odpowiedzią. Wpłacamy i zapominamy. Oni za nas ogarniają i kupują te, um, tak, ułamki, um, ułamki ETF-u, więc to jest jakby to jest super ważne. Jeszcze raz powtórzę. Druga, to, to drugie czerwone. Na początku naszej drogi nie ma znaczenia, jakie, jakie narzędzie wybierzemy. Ważne, żeby wybrać i za tą drogę oszczędzania rozpocząć. No to FINEX jest w takim przypadku naprawdę zabija prostotą. No nie ma moim zdaniem tak w zasięgu wzroku jakiegoś takiego sensownego, nowożytnego rozwiązania. Oczywiście oprócz trzymania pieniędzy na koncie. Do którego, jeżeli mówimy o inwestycjach długoterminowych, kilkudziesięcioletnich na emeryturę, to nie zachęcam. Tak? No bo to wiemy, ile realnie tracimy na czymś takim. Bardzo ważne pytanie się pojawia zawsze, jak tak sobie dyskutujemy o czymś takim. Czy jest sens inwestować? Te rynki są na historycznych szczytach. Ja raz i to już mówiłem o tym wcześniej. Tak? Na krótki termin być może nie ma sensu. Tak? No, może ma sens, ale trzeba być od tego specjalistą. To, co też mówiłem na początku, czyli to jest spekulacja, tak? A na długi termin oczywiście, że ma sens. To liczy się. Czas inwestowania. Ile? Czy będziemy oszczędzać? 20, 30? A najlepiej to w ogóle, żeby nasze dzieci i wnuki już nauczyć żeby przejęło nas te portfele i dalej inwestowały. I to jest jeden z moich ulubionych hmm, cytatów Charliego Mungera, czyli tego kumpla Warrena Buffetta. Tam Buffett ma chyba 90 lat, Charlie Munger ma 97 lat. I on właśnie mówi, że zarabianie na giełdzie nie polega na kupowaniu i sprzedawaniu. Tu coś kupię, sprzedam, kupię tanie, sprzedam drogie. Zarabianie na giełdzie polega na czekaniu. Tak, trzeba kupić i to ma sobie tam procentować. Dywidendy mają się płacić, mają się reinwestować. My mamy zarobić to, czym jesteśmy dobrze, i znowu coś kupić, i znowu to się ma rosnąć, tam inwestować. Yy, dywidendy mają się płacić, które mają być reinwestowane. tak? Więc na, tak naprawdę nie ma znaczenia to, czy zainwestujemy dzisiaj, albo wyobraźmy sobie, że dzisiaj zostanie ustanowiony rekord na długie lata, rekord indeksu SP 500. Może się tak zdarzyć. Tak? Ale to mówiłem, a to, w to wchodzą te zasady, jedzmy małą łyżeczką i tak dalej, i tak dalej. Tak? To już mówiliśmy o tym. <laughs> Ważna rzecz, o której warto powiedzieć, to jest podatek giełdowy. No więc, inwestycje za pośrednictwem Finaxa są inwestycjami na rynku kapitałowym, a więc obowiązuje nas jego rozliczenie za pomocą PIT-u 38 tego, co inwestorzy, ci aktywni, ci, którzy kupują, sprzedają, przynajmniej raz w roku, mają jedną transakcję sprzedaży, muszą złożyć. No i uwaga, Finax nie jest polskim domem maklerskim, tylko słowackim. To też nie wystawi nam takiego normalnego PITU 8c, a podatki trzeba płacić. Ale nie wystawi nam PITU 8c, ale wystawi nam taki dokument, pełne rozliczenie, gdzie, my, gdzie, my, gdzie będziemy mieli podsumowane wszystkie przychody i koszty w danym roku, które musimy przepisać do PITU 38. Tak? Więc nie ma formalnego dokumentu PIT 8C, jest zestawienie ze wskazaniem. To przepisujesz do tego pola, to przepisujesz do tego pola. To jest bardzo istotne. A ktoś może powiedzieć: Ale ja tam mam zamiar tylko wpłacać, nie będę nic sprzedawał, to mnie to nie obowiązuje. To na emeryturze się zastanowię, co tam, co tam wpisać, tak za 20 lat. Niekoniecznie. Kiedy, kiedy trzeba będzie skłożyć po danym roku PIT 38? W dwóch przypadkach. W pierwszym, jeżeli sam wycofałem pieniądze z Finans, samo już dobrze, już zaoszczędziłem, co miałem wydostać, zaoszczędziłem, co miałem zaoszczędzić. Wycofuję te pieniądze, no to oczywiste jest, Finex przed tym mam, będę miał to rozliczenie yy, i będę wiedział, co wpisać do PITU 38 Sam gmerałem przy yy, ustawieniach portfela i zmieniłem sobie z 70 na 80-20. Wtedy oczywistym jest, że na moim rachunku dochodzi do jakichś transakcji sprzedaży ETF-ów i do kupna innych ETF-ów, to wtedy, a to może być, dobra, ja nic tam nie grzebię. Ja tylko dopłacam. Nic nie robię, a na emeryturze będę to wypłacał. To i tak może się zdarzyć taka sytuacja, że w danym roku dojdzie do rebalansingu. Tego, o którym mówiliśmy. Że będzie jakieś albo mega hossa i trzeba będzie skorygować, bo będzie za dużo udział ETF-ów akcyjnych, albo będzie giga krach na giełdzie. I będzie, udział ETF-ów akcyjnych będzie za mały i trzeba będzie też skorygować. To mimo tego, że my nic nie robimy, my tylko dopłacamy, to też będzie może się zdarzyć, że takie rebalansingu dojdzie. Więc to nie jest taki już inwestycja typu, że wpłacam za, i zapominam. Tam raz na rok trzeba będzie się taką inwestycją zająć. Zwracam uwagę, że tam trzeba będzie wypełnić załącznik do pit 38, czyli PITZG o inwestycjach, inwestycjach zagranicznych. Więc to jest dosyć istotne. Na stronie Finaxa jest pełen tutorial, jak to zrobić, i tu jest odpowiedni link. Tak, to w opisie tego nagrania tu u nas na stronie C podlinkujemy do tego konkretnego wpisu, jak dokładnie Finax to robi. Zwracam uwagę te w szczególności tutaj na ten fragment, że na Twoim koncie doszło do rebalansingu, do tego, tak? To mówię, to ktoś może powiedzieć, ale ja nie, ja w ogóle nie będę, nie będę tego ruszał, i tak się może zdarzyć, że na Twoim rachunku będzie jakaś transakcja. Tak, to, to, jest, to, to jest to. Ważny fragment, który trzeba poruszyć. Bo gdzieś tam mówiłem wcześniej, że namawiam tych znajomych, którzy mnie pytają. Ja odpowiadam bardzo często jednym, do główny wątek w dyskusji. Rachunek IK i IGZE sobie załóż, tak? No i tu jest pewien problem, bo ten Finex z racji tej racji, że nie jest polskim podmiotem, nie może oferować rachunków typu IK oraz IGZE. Tak jest polskie prawo napisane, tak? Że... Rachunki IK oraz IGZE mogą prowadzić tylko polskie podmioty, polskie podmioty, no tu działające w Polsce. Znaczy, nie działające, tylko mają siedzibę w Polsce i tak dalej. A Finax jest słowackim biurem maklerskim, No więc IKE lub IGZE, no na razie się nie doczekamy w Finaksie. na to wszystko na to wygląda. I to trzeba być świadom, to jest jako, no, to Wiedzmy to, tak? że ktoś zakłada IK lub IGZE, to musi sobie tam inne rzeczy kupować, a mieć tego finanse tak trochę na boku, ale uwaga, nic straconego, bo może doczekamy się OIP. -ę. OIP -ę to jest kolejny skrót, którego będziemy musieli się nauczyć. Tak jak już umiemy IK, IGZE, OFE, PPK i tak, tych skrótów trochę umiemy, jeżeli chodzi o oszczędzanie na emeryturę, to jeszcze się nauczymy prawdopodobnie w niedługim czasie skrótu OIP, czyli ogólnoeuropejski ogólno indywidualny produkt emerytalny. Unia Europejska to wymusza. Coś w końcu ci urzędnicy w Brukseli dla nas dobrego zrobią, zrobili i wymuszą na krajach członkowskich to, żeby takie rachunki były możliwe. Regulacje są przedstawione na razie. W propozycji Ministerstwa Finansów są takie, że ten, to OIP ma bazować rozwiązaniami na IKE, czyli ma być ten sam limit, czyli te 15 tysięcy z hakiem na chwilę obecną i podatek od zysków kapitałowych. I to musi być produkt, który będzie ogólnoeuropejski, Opłaty poniżej tam maksymalnie 1%, dostępny online, i tak dalej, i No, i w to Finax już się pięknie wpisuje. No i wiadomo, to się wszystko zawsze może przedłużyć, ale ja widziałem jakieś plany, że to OIP ma być wprowadzone do końca 2021 roku. Także, także już niedługo tak z punktu widzenia tego, że my chcemy oszczędzać na emeryturę do nieskończoności no to to jest to, to za moment tak trzeba być świadomym jednak tego jak, jak, jak jest z tymi rachunkami IKX -y. no i mamy nadzieję w przyszłości OIP w, przy, w przypadku Finaxa no i teraz już na koniec chciałbym tutaj zareklamować że m, powiedzieć po pierwsze ile ten Finax kosztuje i jak zrobić żeby było troszeczkę taniej otóż Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają zniżkę na usługi Finaxa. I teraz tak, podstawowa oferta Finaxa wygląda tak, że opłata za zarządzanie, za pieniądze, które wpłacimy, wynosi 1% plus VAT. 20% VAT-u, bo to jest ten słowacki VAT. Dla członków C na poziomie rozszerzonym ta opłata to jest połowa tej opłaty. Tak? Czy to jest 0,5% z tym VAT-em, to wchodzi 0,6%. Tak? Więc to jest ta opłata za to, że oni za nas te -y kupują, i tam czuwają, żeby raz na jakiś czas tego rebalansingu dokonać. To jest dla członków na poziomie rozszerzonym. Wszyscy członkowie SI, nawet ci na poziomie podstawowym, natomiast są zwolnieni z wpłat, Z opłaty od niskich wpłat. Bo to jest tak, opłaty w Finaxie powyżej 1000 euro to wpłaty są bezpłatne, poniżej jest za to opłata. Tak? Za zaksięgowanie niskiej wpłaty i ta niska wpłata to jest według nich 1000 euro. W przypadku członków SI. Nie ma tej granicy. Możemy wpłacać dowolnie. Niskie, że ta minimalna wpłata jest 100 zł, ale ktoś ma ochotę płacić 100 zł na próbę, żeby zobaczyć o co chodzi z tym Finaxem, to wpłaca i nic go to nie kosztuje. Pozwoliliśmy sobie tutaj na taką małą taką kım, kım, wyliczenie, tak? że jeżeli ktoś inwestuje w Finaxie i tam z czasem jego wpłaty dojdą, przekroczą 66,5 tysiąca zł, to wtedy ma członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów indywidualnie za darmo, tak? bo już się ta. Roczna opłata za FINAXa już się, już, się, już, już się zwraca. Tak, ta oszczędność jest wyższa wtedy niż, niż członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, do czego, gorąco, do czego gorąco zachęcam. Jak jesteście członkami, to kliknijcie sobie, spróbujcie na próbę. Tak, tutaj jest na stronie, na stronie FINAXa. <laughs> I. Zobaczcie sobie, wpłacicie sobie pierwsze 100 zł, żeby zobaczyć o co chodzi, jak to wygląda i tak, no, tak trochę, tak trochę jak ja, jak niewierny Tomasz, żeby dotknąć. I oczywiście też zachęcam do zapoznania się na stronie CITES, jest link i to podlinkujemy w opisie tego, tego nagrania. Opis tej zniżki dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dobrze, słuchajcie, ja zachrypłem, a to oznacza, że już jest czas na koniec. Ja tutaj przeskroluję. Pytania, bo tutaj widziałem, pojawiły się w trakcie, przepraszam, nie, nie odrywałem się żeby od niektórych, żeby nie, nie odpowiedzieć. To tak już było, właśnie, że jak często jest ten portfel rebalansowany? Nie wiadomo. Na stronie Finaksa znalazłem taki fragment i tutaj też Łukasz podpowiada, to jest właśnie, jak często portfel jest rebalansowany, czy jak przekroczy jakieś parametry, czy na sztywno, na przykład raz w określonym dniu. To jest ich know-how. Oni to wiedzą, tak? Jak, 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 jak to robić, to, to jest ich no, przewaga konkurencyjna. Natomiast tutaj Łukasz podpowiedział, że mm, my to znaleźliśmy na stronie Finax, że jak się odchylą te wagi o więcej niż 2,5 punktu procentowego. Wydaje mi się, no, to trzeba by zapytać dokładnie Finaxa, kiedy to oni robią, ale chyba też nie odpowiedzą. Ma być tak, że w długim terminie te wagi mają być tak jak zdecydowałem na początku, tak? Więc to jest ich to jest ich know-how i ich zadanie. No i to jest, moment, 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 bo tu coś jeszcze było, widzę pytania o te, o te, o te, o tą ekspozycję na euro czy na dolary. I teraz tak, podobno waluta, w której są denominowane ETF-y, nie ma znaczenia, ma znaczenie, na jakie akcje są denominowane ETF-y. Tak, oczywiście, przepraszam. To jest tak, że one są, te są te ETF-y kupowane chyba na giełdzie w Niemczech. Ale jeżeli później mówimy o ETF-ach, na przykład kupowanych na rynek amerykański, no to oczywiście mamy też ekspozycję, pośrednio mamy ekspozycję na dolary, tak? Więc i tu, o, to dziękuję bardzo. Tutaj nasi znajomi z Finaksa też super na bieżąco, na bieżąco od, od, odpowiedzieli, tak? Więc część mamy inwestycji w euro, część będziemy mieli w dolarach, ale wszystko jest tam z góry na dół pokazane w euro, a jak my sobie wybraliśmy, że chcemy mieć złotówki, to i tak na samym końcu mamy pokazane, mamy pokazane złotówki. O, i oczywiście bardzo słuszna tutaj uwaga, na na samym początku, w co teraz warto inwestować, odpowiedź jest prosta w siebie, do czego bym się oczywiście, do, do oczywiście przychylił. Dobrze, słuchajcie, minęła godzina, ja zachrypłem. Ja zachrypłem, także bardzo, bardzo dziękuję. Także sugeruję zadawać pytania. Bardzo fajnie zadawać pytania na Twitterze Finaksowi. Bo oni zawsze tutaj bardzo aktywnie odpowiadają, są zawsze bardzo otwarci tam czasami brać udział w jakichś yy, w ich webinarach, bo wtedy już zagłębiają się w te szczegóły. A do końca, jakie Finaks osiągnął efekty, a jak co z tym rebalansingiem, jest tak już bardzo szczegóły dla zaawansowanych, tak? A osoby początkujące, zachęcam, jak tutaj jestem przy głosie, do członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, bo na przykład dzięki temu będziecie mieli takie inwestycje w tego Finaksa trochę taniej. O, wiesz, osta i ostatnie zdanie już na no, dzisiaj, jakby mnie ktoś zapytał, czy Finax jest drogi czy tani? Tak, takie pytanie zadał. No to powiem Wam tak. Bez członkostwa w C, czyli ta podstawowa oferta Finaxa, to mógłbym tak przystępować z nogi na nogę i. No nie wiem, czy jest tani. Z członkostwem w C to nie mam wątpliwości, to jest fajna oferta. Tak, to jest to jest angielskie spowiedzenie ten value for money. To jest w porządku. Uważam, że za te 0,5% plus VAT. To jest naprawdę dobra oferta, i tu się nie ma co zastanawiać, to, to, to trzeba, z tego, trzeba z tego korzystać. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.